Oh, dah easy view. Views. Open the views. Yes. Apa dia tu? Aku pun dia pakai kunci pun tak ada. Dia aku tak buka pintu ni. Dia punya lock tu. Kita boleh on off. Aku kepala bateri pun tak ada on. Okay. Ruszamy, jesteśmy w tej chwili w miejscowości Kuantan. Tutaj nasz samochód plus samochody kolejne stojące. Rainforest rozpoczął się wczoraj od prologu. My jako załogi nie uczestniczymy w relacji sportowej, nie byliśmy na prologu, nie uczestniczyliśmy. Dla nas prawdziwy Rainforest zaczyna się dzisiaj, w tę pogodę, w jaką widać. Samochód stoi zapakowany pod sufit. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Oto. Już jest pełne upakowanie samochodu. Dalsza część drogi na start. Tam z przodu jedzie Marek. Gdzieś podobno obozowisko. Tutaj widać. To wygląda, cały czas leje. Płyciutko. Jak tam było? Cześć, nie śpisz? Chcę spać. Miałbyś od prawa, jest odcinek specjalny. No. Cztery. Cztery odcinki specjalne? Tak. Nie. Tak. O Jezus. Oh, fajne te odcinki. Rzece były? Rzece są, takie były fajne. Tak. Jednocześnie trzy były tak, że przejeżdżały samochody na wprost, w poprzek rzeki, robiły takie kółko i wracały, i te dwa jednocześnie jechały. Ten z prawy jechał na prawo, jechał na prawo, zabijał i wracały też jednocześnie. A trzeci samochód jechał z prawej strony, zabijał, nie, wjeżdżał na teren, zjeżdżał i wyjeżdżał z powrotem przez rzekę, i tak były takie momenty, że trzy samochody wracały razem, nie? Super było. A ty co tu robisz? Czołówka się ubodła? Nie, lampka mnie wcisnęła. No właśnie mówię, czołówka cię ubodła. Ubodła mnie, no ubodła mnie. Ja pilnuję, a ja pilnuję obozu. Tak, Team Poland. Tak, ci ktoś ukradnie ten obóz. No niestety, jak popada, to tutaj nie ma zmiłuj, co widać nad rzeczką. Zatopione obozowisko, graty tu przyniesione. To jest kolejne, no my jesteśmy jakieś 30 cm wyżej, więc jest szansa, że nas nie zaleje.
się wszyscy ewakuują i wyjeżdżają gdzieś na suchsze miejsce. Jawki zdejmuj. Jawki zdejmuj. A tutaj pojechaliśmy na wyższe miejsce. Tam gdzie teoretycznie ma być mniejsza szansa zalania nas. Co się będzie dalej działo, to zobaczymy. Na razie tam widać za moimi plecami. Prawie woda podchodzi pod samochody niż zaparkowane. Także no, przygoda. I to o to właśnie chodzi. Pytanie, no i utniemy. Zobaczymy. Może i parę dni. What happened? We are waiting for some other cars. It is very, very much far behind. So we, after going through the jungle, there's a very small path, about 100 meters of tarmac. Okay. So we do not want any other cars that come out later might go ahead and miss that 100 tarmac to turn into the off-road sector. So we are gathering here, waiting for 10 minutes for other vehicles to join in so that we can bring as many as possible to the campsite. Okay, thanks. No ogólnie reanimacja samochodu po powodzi się udała, więc jest dobrze. Stoimy, czekamy. Jak Piotruś, dasz radę? Piotruś? Zespole zawsze wesoło. Dobra. Tutaj nie jest proste, w szczególności jak z 6 cylindrów pracują tylko 3. Do dołu idzie spokojnie, ale pod górę jest czysta masakra. Temperatura około 30 stopni, parno. Nie jest fajnie. Znaczy jest przygoda. No i dojechaliśmy, zdaje się, do miejsca, które ma być obozem. Ale nic nie wiadomo. No, rzeźnię mam tutaj totalną. Nie wiemy, gdzie jest Marek z Agnieszką. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie jest OS. Nie mam najmniejszego pojęcia, po drodze ich nie było. Tu błocko jak skurczybyk.
Yes. It works? Yeah. Yes. Yeah. No, no, too small. Ale co się dzieje? Nie, chcę spalić albo rozrusznik, albo to. Ale co, nie pyka w ogóle? No pyka, ale nie załapuje, tak jakby rozrusznik. Rozrusznik mówi B. Nie chce pracować. Całą noc monsun, ale taki naprawdę solidny. Jest gnój totalny. Wyjazd z tego obozowiska do następnego nie będzie lekki. Nam do tego prawo Murphy'ego zadziałało, czyli na postoju zeszło nam powietrze, gdzie musieli zmienić koło, które waży 100 kg, także nie jest fajnie. Tak to wygląda. Syf ponad wszystko. Hi, how are you? Fine. I hope you enjoy the rain. To u nas reparacja. Robot kliniczny, proszę pana. Odbywa się w tej chwili procedura izolowania przewodów paliwowych, gdyż bowiem temperatura powoduje prawdopodobnie gotowanie się paliwa, zanim ono doleci do gaźnika. A to z kolei powoduje, że nam się robią bąble powietrzne i prycha i szczylo. Tak?
Non-stop akcja, non-stop walka. Utknęliśmy w dżungli. Wszyscy pojechali. My próbujemy naratować samochód. Może się uda, jak nie to... Nie musieli z buta ciąć do takiego miejsca, gdzie jest sygnał telefonii komórkowej. Bo tu jesteśmy odcięci totalnie od świata. Wiedzą, że zostaliśmy, także liczymy, że czego ktoś się pojawi. Pany! Dwójka! Pełny gaz! Tutaj się wszyscy winczowali! Na tym podjeździe! No my nie! On nawet nie zauważył, kurwa! Kurwa, maszynka robi! Panowie! To jedyna! 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 Brak mocy. By było piznięcie, to by poszedł. Hej, nie ma pokawa, hej! Nie ma
Utknęliśmy w dżungli, nie na obozie zorganizowanym przez organizatora, też w dżungli, ale razem ze wszystkimi, tylko w połowie trasy. Wczoraj pomagaliśmy dużej ilości załóg, podstawowo załóg organizatora, jak i innych uczestników, którzy nie byli w stanie swoimi sprzętami wyjechać. Ratowaliśmy ich z opresji. Ponieważ jest wąska droga, oni pojechali dalej, utknęli w kolejnej dziurze. Stwierdziliśmy, że jak mamy znowu czekać o godzinie 11 w nocy, że za 3 godziny może przejedziemy tą bagno, to akurat było bagno, no to stwierdziliśmy się, wracamy, szukamy dogodnego miejsca. Maczeta, wyrąbaliśmy kawałek terenu, rozpięliśmy plandeczkę, bo tutaj bardzo często tak jest, że jest piękna pogoda, a w nocy monsun po prostu po całości i trzeba być przygotowanym. Jeszcze przed nami jakieś 80 km przez dżunglę. Kolejne samochody, które też nocowały gdzieś wcześniej. No jak idzie? Krótszy zapiek tutaj w żubie, nie mogę go wyjąć. Pusty. Ale jak on się zapiek? No, ciasto było, to się wiesz. No ale pacjent czeka. A? Pacjent czeka. A. Mamy pomoc. Przyszła z Ameryki Południowej. Where are you from? From Colombia. Oh, nice to see you. Nice to see you. Thank you for your help. Okay, it's a pleasure help you in these conditions. Thanks. Prace trwają. Które próbuję zrobić nową pompę. Ale ma pomoc. Jak idzie? Ciężko. Kurwa! Mać jebana. Kurwa liana. Taka kurwa była cieniutka. Myślałem, że przeskoczy. Dobra, wykop to. Tyle. Co masz zrobić? Otwarte okno, cieniuteńka liana, która zahaczyła. No i właśnie nie mamy przedniej szyby po stronie kierowcy. Została komisyjnie wyjebana. W związku z czym ruszamy dalej. Na akcję wyciągamy samochód. Ona się podczepił. Agresywne.
spokojnie do tyłu. Ale spokojnie do tyłu. Do tyłu. Do? Z jednego tyłu. A, wyciągareczka, dobra. Dobra. Dołem jest kurwa winczowanie na 100%. Dobra, stop. Numer miał, tutaj przejeżdżał. Tam cztery zespoły po trzy chyba. Nie mam, zdjęcie zrobiłam. Na najmniejszym jest. Będzie źle wody. Nie przywiążę jeszcze. Źle wody. No tak. O. Ale spokojnie. No powiem, się tu ma być ten, to takie to? Tak, taki, bo siekiel. To jest takie specjalne załamanie. Siekiel. A to się samo ugnie od wody. Tu szulakie mamy. Poranek. I to chyba nas ostatni w dżungli. Chyba, że droga jest tak zaparasowana, że jeszcze będziemy raz nurkować. Było w ogóle. Powyciągamy drzewa. Uwaga, głowę. Dalej. Jeszcze. Thank you.
Wyjeżdżamy właśnie z Twilight Zone. Tak, to nasz ostatni dzień w dżungli. No, było dobrze, tego mega gorąco. Po prostu dramacik. Podsielał. No, ale z małymi stratami tylko. Ukręcony tylny dyferencjał. Prawdopodobnie satelity. Także blokada załączona z tyłu. Jedziemy. Wracamy, krótko mówiąc, do cywilizacji. No i asfalt. Tak już do końca. Nasz upierdzielony samochodzik. Tak wygląda po całości. 20 milionów gnoju. Na buta. Fajnie było. Fajnie, ale mało. To było przyjemnie. Przyjechaliśmy tylko po przygodę, dostaliśmy kawałek przygody. Było bardzo miło. Także było przejechane i tajgerkiem popite. I samochodem nie zniszczyć. Taka była moja ambicja. Tak się... welcome to Timex. I see. How are you, sir? Everything okay? Everything okay. Good. Oh, okay? Yes, of course. Heavy? Light to a light zone.